Hej, cześć, witajcie z tej strony Daniel i to filmik poświęcony najnowszemu teaserowi zamieszczonemu przez Scotta na stronie jego własnej. No ten filmik nie miał być, nie był planowany, po prostu gdy się o tym dowiedziałem, no to po prostu musiałem coś nagrać. Aktualnie jestem chory, tak więc nie będzie przez jakiś czas odcinków ani materiałów. Teraz się przełamałem, bo mam ciekawe teorie na temat tego teasera. No tak więc, no moi drodzy, teaser przedstawia bardzo zniszczonego Balloon Boya, tego gnoja, albo Balloon Girl, nie jestem pewien dokładnie. Teraz dopiero się nad tym zacząłem zastanawiać, ale no jest napis Goose Who, czyli zgadnij kto, czyli stawiam na Balloon Girl, ale nie jestem pewien. I są dwie rzeczy, które przykuły moją uwagę. No w sumie teraz trzy. Będę musiał to potem sprawdzić dokładnie. Pierwsza rzecz to jego lub jej oczy. Kurna, teraz nie jestem pewien, bo nie pamiętam dokładnie. Oczy, które wyglądają dokładnie tak samo jak oczy Springtrapa. Tak więc, coś w tym jest? Czy po prostu każdy animatron w trójce będzie miał takie oczy? Przekonamy się. Ale już wiemy, że nie będzie tylko jeden animatron na scenie na FA3. Drugą rzeczą, którą chciałbym tutaj omówić, jest dość słabo ukryta, bo jednak ją widać. Dziesiątka. I co ona może oznaczać? Co ona, 10 animatronów? Co ona może? 10 pokoi? 10 kurna jumpscare'ów na raz? 10 pięter? 10 części FNAF-a? Nie. Otóż doszedłem do wniosku, że ta dziesiątka może oznaczać datę premiery, mianowicie 10 marca. Czy moja teoria jest trafna? Zobaczymy 10 marca. Lub jakąś wiadomość, którą Scott zamieści, czy na pewno premiera się odbędzie. Tak więc. No chyba to by było na tyle. No jeżeli coś przegapiłem na tym teaserze nowym, no to sorki, ale po prostu ja jestem chory, nie mam czasu to sprawdzać takich pierdół. Po prostu chciałem poinformować tych, którzy nie są w temacie i podać moją teorię tej dziesiątki. Tak więc dziękuję wam wszystkim serdecznie za oglądanie, mam nadzieję, że materiał się podobał. Naprawdę, pod ostatnim filmikiem z ciekawostek z FNAF-a dużo lajków było, tak więc liczę, że teraz tutaj też będzie dużo lajków. No i że w komentarzach napiszecie, co następnym razem mam omówić, albo jaką część, w jakiej części co mam omówić, ale żeby tego, no, coś takiego, że czego nie było na polskim YouTubie, czyli czego nie było na przykład u Mandzia albo u Bimper. Tak więc mam nadzieję, że znajdziecie coś takiego i ja postaram się wtedy znaleźć odpowiedzi na takie coś. A tymczasem żegnam się z wami. Do zobaczenia w następnych filmikach poświęconych FNAF-owi oraz filmikach, po prostu gameplayach. Niedługo vlog na moim kanale. Serdecznie zapraszam. Zapraszam do subskrybowania. Zapraszam na DeviantArta, na polski fanpage Five Nights at Freddy's, jak i na mój fanpage na Facebooku. I to było na tyle. Do zobaczenia. See ya.